Siemano, ja jestem Szoko 12. Dzisiaj zabieg T2 Przeżycie w jęczmieniu zrobiony tydzień temu. Stosujemy środek Elatus Era. Teraz dlaczego go stosujemy? Ponieważ w tamtym roku mieliśmy go na próbę i efekt był taki, jaki byśmy chcieli. Nie było presji chorób. Kręcimy się dookoła i lecimy z kolejnym odcinkiem, czyli ochrona T2 w Przeżycie. Pamiętajmy zawsze, że przed każdym zastosowaniem każdego środka trzeba zapoznać się z etykietą producenta danego środka, ponieważ tu są zawarte wszystkie wiadomości, takie jakie musimy spełnić i jakie musimy wiedzieć, żeby ten środek użyć. Mamy tutaj opisane stosowanie środka, na jakie zboża możemy stosować Elatus. Dawka tutaj producent zaleca 1 litr na hektar. Także tu jest w Elatusie fajnie, nie wiem czy będzie widać, pokażę wam. Są widełki od 100 do 400 litrów na hektar. I to jest bardzo fajne, bo w dużej ilości środków jest ten przedział 200-300 litrów wody. No i teraz tak jak my w naszym gospodarstwie stosujemy 150 litrów wody, czyli mamy od 100 do 400, czyli łapiemy się w tym pułapie litrowym i jest to dla nas na korzyść, bo jeżeli mamy 200-300 litrów wody i dajemy 150 litrów wody, czyli robimy niezgodnie z etykietą i wtedy jeżeli są jakieś przypalenia czy coś, no to też możemy być dzięki temu sobie winni. No i jeszcze ważna taka sprawa, Elatus zawiera dwie substancje, a mianowicie benzowindofluper, jest to związek z grupy karboksamidów, i druga substancja to jest protiokonazol, związek z grupy triazeoli, także dwie bardzo dobre substancje, które zabezpieczą nam na pewno na długi czas. I co jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli zapoznaliśmy się już z etykietą, wiemy co i jak zrobić, także bierzemy opryskiwacz i gonimy w pole. Zaraz, Szoko, ale przecież to nie ta era takiej pracy, nie taki opryskiwacz. Nie ta era? Jak nie ta era? Przecież to jest Elatus Era. Teraz robi się tak. Zaraz się zapytacie, co robię, ale cicho bądźcie. No jak to co robię? Chorób szukam. Muszę być cicho, bo uciekną. Aj tam Szoko, co ty się wygłupiasz? Jakie choroby dzisiaj? Dzisiaj nie ma żadnych chorób. Dzisiaj się stosuje środki fungicydowe i zabezpieczają na ładny długi czas. Syngenta nam w tym pomaga. Stosujemy już dłuższy okres. No jak to się mówi, praktycznie odkąd gospodarzymy, Syngenta u nas ochrania nasze pola. Także coś czuję, że po tym odcinku dzisiaj będę miał ksywę Szoko poszujący w zbożu. Teraz zapytacie się, dlaczego Elatus? No a dlatego, no zobaczcie jaki jest piękny łan. Zapowiada się no duży plon, jest bardzo gęsty łan, dlatego stosujemy chemię z górnej półki. No mamy po prostu pewność, że on nam ochroni ten łan. W tamtym roku stosowaliśmy ten środek, dlatego zdecydowaliśmy się też w tym roku na niego, bo w tamtym roku nie było presji chorób. Rok był suchy, ale mimo to mieliśmy kontrole robione innymi środkami i efekt po Elatusie, naprawdę ten efekt zieloności był no, widoczny okiem na roślinach, także stosujemy go i w tym roku. Miejmy nadzieję, że plony będą dużo, dużo lepsze niż w ubiegłym roku. Ale że co?
Ano to! Akurat tak się złożyło, że w tamtym roku, jak żeśmy stosowali ten środek, on został wybrany jako produkt rolniczy 2018. Czyli mi się wydaje, taką nagrodę, no, środek bez powodu nie dostaje. Tak jak mówiłem, cena co do jakości jak najbardziej adekwatna. Ciężki, jak zboże po nim. Także polecam jak najbardziej. Środek godny polecenia. Nie dość, że chroni nam zboża, to jeszcze i darmowa siłownia. Tego potrzeba rolnikowi. A, no i tak na podsumowanie tego odcinka chciałbym podziękować firmie za fajne czapeczki, bardzo wygodne. Rzadko kiedy się od firmy, od której zakupuje się środki od dystrybutora, dostaje się czapki. Bardzo wygodne, nawet kolor mi się podoba. Chłopaki mają zieloną i niebieską. Brat, który pryska, ma niebieską, pod opryskiwacz mu pasuje. Także dzięki i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.